Cześć, witajcie, z tej strony Kamila. Dzisiaj zapraszam Was na test najnowszej paletki cieni Rose Touch marki Hean, która wygląda w ten sposób, taka różowiutka, bardzo ładna. Zrobię sobie nią 2, 3, może 4 makijaże, zobaczymy jak z czasem, jak mi tutaj czas pozwoli. Przetestujemy sobie, postaram się przetestować wszystkie odcienie, tak żeby to był taki, wiecie, porządny test paletki. I co, jeżeli macie ochotę, to zapraszam do oglądania dalej. W pierwszej kolejności powiem Wam, czego użyłam na twarz, tak szybko, w ramach wstępu. Jako podkład użyłam dzisiaj krem BB marki Liren z SPF-em 50. Jest genialny, kocham i uwielbiam, to jest najlepszy krem BB, jaki kiedykolwiek miałam. On przepięknie zastyga, ładnie wygląda na skórze. Ja mam tutaj jedną warstwę nałożoną. Przypudrowaną mam tylko okolice pod okiem i strefę T. Tutaj już nigdzie nie pudrowałam, tylko mam bronzer nałożony. Po prostu jest genialny. Jak szukacie fajnego, dobrze kryjącego kremu BB, to serdecznie mogę polecić. Ja mam go w odcieniu 02 Nude. Następnie przypudrowałam sobie właśnie tutaj, jak wspomniałam, okolice pod okiem i strefę T pudrem marki Vibo z kolagenem. Następnie kontur twarzy Huda Glowish, tutaj mam odcień 03 Tan Light, bardzo lubię ten bronzer, tak ładnie się wtapia w skórę, jest taki, można właśnie i stopniować, budować intensywność tego bronzera, jest bardzo fajny. Rozświetlacz przepiękny, kocham i uwielbiam, to jest po prostu moje odkrycie roku, marka MAC. Wygląda on w ten sposób, już wiecie, już jest troszkę ta róża, już jest zniszczona, ale po prostu efekt takiej mokrej skóry, po prostu coś pięknego. Uwielbiam ten rozświetlacz, naprawdę. Róż do policzków, mój ostatni ulubieniec, marka Primark. Taki odcień, on jest, to jest kremowy różyk, intensywny kolor. Ja go nawet nakładam na przypudrowaną twarz i nic się z nim tutaj złego nie dzieje. Przepiękny kolor, fajna pigmentacja, dobrze się rozprowadza zarówno na podkład, jak i na przypudrowaną twarz. Naprawdę polecam, on już ściągnąłam cenę, ale nie był drogi, więc jak macie okazję, to uderzajcie do Primarka, bo to jest geniusz. Brwi sobie wyczesałam na laminator z Too Faced. Aha, i korektor, którego użyłam, to też również mój ulubieniec z Primarka. Tak wygląda odcień Sand. Więc co? Wstęp dosyć długi, ale już nie przedłużając. Dzisiaj lecimy z paletką cieni, bo to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Tak wygląda paletka. Zaraz jeszcze tutaj gdzieś wjadą pewnie swatche. Zrobię Wam swatche, żeby tak, wiecie, elegancko to zaprezentować. Tu na paletce jest napisane: zmysłowych, niezapomnianych makijaży życzy artystyczny team. I tutaj są cztery artystki. By Kate. Tutaj te trzy odcienie. By Ann. Tutaj te trzy odcienie. By Artystyczna. Tutaj. I By Liza. Te trzy. Nie ma lustereczka. Zazwyczaj w tych paletkach z Han jest lustereczko, ale tym razem nie ma, więc co? Coś będziemy musieli kombinować, jak to zwykle. Równam sobie korektor, nie używam żadnej bazy, tylko korektor, tak jak zawsze. I co? I chyba zaczniemy od różyku, tego najciemniejszego różyku w palecie. Zrobimy sobie taki różowy makijaż. Pędzelek. Taki skośny, cieniutki, Real Techniques. Ten cień. Mięciutki. I wyrysuję sobie kształt powieki. Mm.
teraz większym pędzelkiem, taką kuleczką, również przy użyciu tego samego cienia, będę sobie tu, tutaj tą moją kreskę rozcierać i kierować się ku wewnętrznej części powieki. Jaka to jest intensywność. Niesamowita. Trochę się osypuje. Troszkę mi się osypuje. Mamy coś takiego, co nie wygląda najlepiej, ale zaraz to naprawimy. Wezmę pędzelek do rozcierania, taki nie za duży. I użyję tego jaśniejszego różyku, takiego Barbie róż. O, takiego. I będę sobie to wszystko tutaj rozcierać. Bardzo ładnie łączą się ze sobą te cienie. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Dobra, teraz myślę, że użyjemy tego. Taki o, bieli połączonej ze srebrem. Wewnętrzny kącik. Coś pięknego. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ten cień. Ten błysk. O, tak to właśnie zostawię. Następnie mała kuleczka. I ten cień. To jest taki bordowy, trochę wpadający w czerwony. O, tak wygląda na pędzlu. Zrobię sobie tutaj na dole. Tak mniej więcej do źrenicy. I kolejny pędzelek, nie za duży, taki. I oczywiście musimy użyć tego błękitu, który jest przepiękny. W opakowaniu wygląda przepięknie. Na resztę dolnej powieki. Wow.
trochę się osypał. Ale już to nie wyjmie. Coś pięknego, bardzo ładny kolor. Mocno napigmentowany. Niebieskości, fiolety ciężko jest zrobić, zwłaszcza takie chłodne cienie, odcienie, ale ten jest po prostu genialny. I teraz, żeby jeszcze, wiecie, nie było takiego bałaganu tu pod spodem, wezmę ten pędzelek, którym rozcierałam tutaj górną powiekę. Użyję również tego różyku, ale już tak, wiecie, delikatnie i sobie jeszcze to wszystko tutaj na dole rozetrę. O, żeby tutaj to wszystko się ładnie połączyło. I moja pierwsza propozycja makijażu wygląda w ten sposób. To, że jakość tych cieni jest dobra, to już wiem z wcześniejszych palet. Mam każdą jedną. Chciałam Wam pokazać, ale oczywiście nie mam ich tutaj przy sobie. O, mam chociażby tą ostatnią. Sensual Woman. I tutaj tak samo, te wszystkie cienie są po prostu przepiękne, błyski są przepiękne, no to... Jakość tych cieni naprawdę jest bardzo fajna, ta paletka kosztowała 59,99, 6 dyszek, myślę, że warta jest swojej ceny, więc to jest moja pierwsza propozycja. Lecimy z kolejnym makijażem. Tak sobie pomyślałam, że teraz zrobimy taki makijaż nude. Użyjemy tego cienia, tego i tego. Ten jest taki satynowy. Ten i ten to błysk, a ten to taka satynka w lekkim połysku. Reszta to maty. Więc co? Zaczniemy sobie właśnie od tego. Tego cienia i chciałam się malować do paletki z przyzwyczajenia i nałożymy go tutaj w tym miejscu. O, delikatnie daje taką poświatę. Coś takiego a la perła. Ale ładnie wygląda. O, bardzo ładny kolor, naprawdę, bardzo mi się podoba. Mimo że ma takie delikatnie perłowe wykończenie, to bardzo mi się podoba. Najpierw nakładam palcem, a potem precyzyjnie pędzelkiem. Teraz wezmę sobie pędzelek, o taki, i użyję tego cienia, taka kawa z mlekiem. Bardzo ładny kolorek i będę go tutaj nakładać na resztę powieki i rozcierać i łączyć z tym satynowo-perłowym.
Tutaj już nie robię sobie takiego ostrego odcięcia, tylko po prostu zaokrąglam delikatnie sobie tutaj koniec powieki. Bardzo mi się podoba kolor tego odcienia. Jest przepiękny. Mogłabym wzmocnić sobie kącik tym czekoladowym brązikiem, ale chciałabym zrobić właśnie taki delikatny, dzienny make-up, żeby pokazać, że tą paletkę też można używać jako dzienniaczki. Zawsze można dodać jakiś akcent różu czy niebieskiego, ale właśnie chciałam taki zrobić delikatny makijaż. Ostatnio jakoś jestem fanką delikatnych makijaży, chociaż zawsze lubiłam, wiecie, ciemne, czarne oko przydymione, ale ostatnio, to chyba kwestia tego, że jest lato, dlatego teraz ostatnio właśnie preferuję takie delikatniejsze makijaże. Równie dobrze myślę, że można to by było zrobić z tym odcieniem. Też jest przepiękny, też jest taki właśnie nude, taki przydymiony, tylko on jest w tonach różowych, ten jest w tonach takich brązowych. Co prawda tutaj na środku powieki niezbyt dobrze mi się połączył ten właśnie brązik z tym odcieniem, więc jeszcze sobie wezmę trochę na palec i to wszystko połączę na środku powieki, o tu. Mogłabym to tak zostawić, ale jakoś mi tutaj się to nie podoba. Więc tak delikatnie jeszcze sobie tutaj, o, przejadę. I na dolną, na całą dolną powiekę nałożymy ten błysk. Wezmę pędzelek, taką kuleczkę i to złotko, taki beżyk, ale mięciutki. Już mi się za dużo na pędzel nabrało. Przepiękny odcień. I tak się prezentuje moja kolejna propozycja makijażu. Jest to makijaż dosyć subtelny, aczkolwiek tak wydaje mi się, że jest taki świetlisty, taki rozświetlający. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, co użyłam wcześniej do poprzedniego makijażu jako tusz do rzęs. Użyłam maskarę L'Oreal Telescopic Lift. Bardzo ją lubię. Mówię o poprzednim makijażu. I do tego użyłam błyszczyku marki Revolution. Odcień Sheer Darling 122. A teraz z kolei użyłam tuszu do rzęs z Primarka. Tak wygląda. A jako pomadka właściwie błyszczyk, taki mocno świetlisty, marka Isadora. Taki właśnie błyszczyk. Odcień. Jest tu jakiś odcień? Chyba nie ma. Nie widzę. W każdym razie on ma właśnie taki, on takie ma tutaj drobinki. Jest bardzo fajny i bardzo komfortowy. Ładnie usta, w mojej opinii bardzo ładnie wyglądają usteczka. Więc tak, to jest moja propozycja numer 2.
Ok, lecimy z następnym makijażem. Myślę, że użyjemy sobie właśnie tego czekoladowego brąziku. Cienki, skośny pędzelek. Wyrysuję sobie kształt powieki. Za mało nabrałam. O, następnie mała kuleczka, również ten sam brązik, ten właśnie czekoladowy, i będziemy sobie to teraz rozcierać, trochę damy tutaj na dół i będziemy to rozcierać w głąb powieki. Dobra, mocno sobie przyciemniłam tą zewnętrzną część powieki. Następnie użyję tego cienia. Chciałam palcem, ale to jest matowy, więc wezmę pędzelek. Płaski. O taki. Ten cień. Na resztę ruchomej powieki. Jest to taki brudny róż. Ładny kolor, bardzo mi się podoba. Tutaj delikatnie jeszcze sobie zostawiam przerwę, bo dodam inny odcień. Odwrócę sobie pędzelek na czystą stronę i nałożę ten odcień, którym poprzednio malowałam całe oko. Właśnie tutaj, żeby połączyć ten różyk z brązem. Kawa z mlekiem to jest taka. O, ładnie się łączył ze sobą. I teraz wezmę mały pędzelek, małą kuleczkę i użyję tego cienia na dolną powiekę. Nie wchodzę w sam kącik, tylko tutaj właśnie widzicie od tego momentu. Bardzo intensywny ma kolor ten róż. O, i teraz wezmę również mały pędzel, tylko już taki bardziej, wiecie, do rozcierania, o taki, i użyję tego Barbie róż, żeby sobie to wszystko rozetrzeć, zarówno na dole, jak i tu u góry.
Okej, okay. I jeszcze na tutaj wewnętrzny kącik, tutaj w dół przestrzeń, która mi została wolna, nałożymy sobie ten błysk. Mały pędzelek. I tak, rzęsy wytuszowałam maskarą z Maybelline Super Real. Tak wygląda. Fajna jest ta maskara. Podoba mi się. A na usta nałożyłam pomadkę z, chyba z ostatniej kolekcji Belle. Tak mi się wydaje, że to jest ostatnia kolekcja Belle. W odcieniu 01 Delicious. I tak wygląda mój skończony makijaż. Tego typu makijaż jest jednym z moich ulubieńszych. Lubię mieć tutaj przyciemniony kącik oka i lubię mieć mocny, kolorowy akcent na dolnej powiece. Ale to wiecie, to tak jak teraz wspomniałam, w lato lubię mieć delikatniejszy makijaż, ale tak bardzo lubię się malować w ten sposób właśnie, żeby mieć dolną powiekę mocno zaakcentowaną. Więc tak to się prezentuje. Ja mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał i był przydatny. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Jeżeli nie, to również zostawcie kciuka do góry, zostawcie suba. A my widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I do zobaczenia. Cześć! Cześć.